Część szkół zakończyła strajk. W części nadal jakaś część nauczycieli strajkuje. Mimo wszystko pozwoliło to na zebranie kworum i odbycie rad klasyfikacyjnych. Wyjątek to pierwsze LO. Tutaj rada klasyfikacyjna jest planowana na dzisiaj. Czekacie na to, że jednak nauczyciele podejmą tą decyzję o tym, żeby was klasyfikować. Wiem, że takie komunikaty się pojawiały. Komunikaty były odgórne od całego ZNP, a jak wiemy, strajk zależy od każdego nauczyciela osobno i prywatnie. Mamy nadzieję, że jednak nauczyciele dostrzegą w tym, że najważniejsze jest to dobro edukacji i dobro naszej przyszłości. I mamy nadzieję, że postawią to ponad wszystko inne i osiągniemy to, co chcemy osiągnąć, czyli napiszemy szczęśliwie i bezpiecznie tą maturę. Wybieracie się dzisiaj na rozmowy. Będziecie przekonywać ich do tego? Na pewno przedstawimy swoje racje, swoje argumenty i będziemy starali się kulturalnie przedstawić nasze wszystkie racje i mam nadzieję, że osiągnąć właśnie ten nasz cel, czyli tą klasyfikację, która ma się odbyć dzisiaj o godzinie 15. Jaki jest wynik tych rozmów? Z nauczycielami nie podjęliśmy rozmów w ostateczności, ponieważ okazało się, że dostosowali się oni do postanowień Związku Nauczycielstwa Polskiego i faktycznie wygląda na to, zapowiada się, że na szczęście klasyfikacja zostanie dzisiaj przeprowadzona, rada zbierze się, mamy nadzieję, z odpowiednim kworum i otrzymamy tą klasyfikację. Właściwie tylko konsultowaliśmy się z dyrekcją naszej szkoły, która zapewniła nas, że na chwilę obecną nie mamy się o co martwić i po wczorajszym stresie możemy chyba odetchnąć z ulgą. Bo raz rada pedagogiczna, która miała was klasyfikować, się nie odbyła. Wczoraj nie udało się zebrać odpowiedniego kworum. Dzisiaj są takie zapewnienia, że to kworum już będzie? Owszem, dzisiaj wszystko zapowiada, że kworum będzie odpowiednie, ponieważ nauczyciele normalnie prowadzą zajęcia dydaktyczne, w związku z czym ich obowiązkiem jest również stawić się na radzie. Klasyfikacja, załóżmy, odbędzie się szczęśliwie już we wszystkich szkołach po tej dzisiejszej Radzie Pedagogicznej. Czyli co, nie ma zagrożenia do tego, że egzaminy maturalne nie będą przeprowadzone, że znowu będzie problem z obsadą komisji? Jeśli chodzi o same egzaminy maturalne, to tutaj uspokajam. Jesteśmy przygotowani, żeby one się odbyły sprawnie, bez żadnych zakłóceń. Przy okazji wspomagaliśmy szkoły podstawowe, gimnazja naszymi nauczycielami. Tutaj mamy też informację, że nauczyciele z innych szkół też będą wspomagać egzaminy maturalne. Wydaje mi się, że w chwili obecnej możemy już podejść do tematu spokojnie i po prostu najlepszym, co możemy zrobić w naszej sytuacji, to skupić się na nauce, żeby po prostu ta cała sytuacja nie zaważyła w żaden sposób na wyniku tych egzaminów.